A co jest motorem takich teorii, które ciągle w Polsce funkcjonują, że Jan Kulczyk żyje? Tak, słyszę to ciągle. Naprawdę? Tak. I co? Wiesz co, może to jest tak, że tęsknimy za osobowościami, których jest coraz mniej. Okej. Okay. Tęsknimy za ludźmi, którzy bardzo wnieśli do, bardzo dużo dobrego wnieśli do publicznego życia, kulturalnego życia, biznesowego życia. Może też jest tak, że wszystkim się wydawało, że skoro Jan jest tak bogaty i w zasadzie mógł sobie kupić każdy szpital w Stanach Zjednoczonych, to czemu zmarł tak nieprzewidywalną, dziwną i niepotrzebną śmiercią, okay, że może to było sfingowane. Powiem ci, że wielokrotnie o tym rozmawiałam ze znajomymi. Aha. I myślę, że tu jest gdzieś powód, że nikomu się nie mieści w głowie, zresztą bardzo dużo pisano o tym w prasie austriackiej również, że ta operacja była niepotrzebna i była źle przeprowadzona. Ojej, to i ja nie myślę, chcę że tak chodzić tą. Może to jest powód. Okej. Okay. Przepraszam, jeżeli cię dotknęło to pytanie, ale myślę, że bardzo wiele osób chciało, żebyś ty się wypowiedziała na ten temat. Nie dotknąłem cię? Nie, absolutnie. Mam takie wrażenie, że... Nie. To jest oczywiście przykry temat, ale Jan nie żyje i taka jest prawda. Bardzo dziękuję, że byłaś z nami. Panie, panowie, Joanna Przetakiewicz, wielkie brawa. Dziękuję. Royals! 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 A czy Rinke Royals Przetakiewicz, czy nie? Nie. Nie używa? Nie używa. Nie, nie używa. A masz dobry kontakt z jego synem? Ja mam bardzo dobry kontakt z jego synem, my mamy super kontakt z Kają. Nie, to jest wszystko, co ci w życiu nie wyszło? Dobra, ostatnie pytanie. Co ci nie wyszło? Właśnie. Co ci nie wyszło? Jakiś blamasz, jakaś taka kompromitacja, jakaś wpadka, nie wiem, zadłużony, jakiś biznes. Powiem ci, że... Co ci nie wyszło? Powiem ci, że to jest pytanie, którego ja nie znoszę. Nie znoszę. Które? I tak się cieszyłam, że mi go nie zadałeś. Co jest moją największą porażką? No właśnie, super dlaczego? Pytanie. Co jest twoją największą porażką? Jestem super, w ogóle beznadziejne, no. Nie, a co, nic? Znaczy to, że nie umiesz palić, to, że nie umiesz palić trawy, to jest jakaś porażka. Jest, no, ale... dobra, przyznaję. Przyjdę na urodziny, przyniosę taki towar, że zacznie Rinkę po łacinie mówić. Zobaczmy. Ale wiesz co? Joanna Przetakiewicz!